A w dzisiejszym filmie lniana koszula, dwie szmizjerki w jasnych odcieniach, sukienki na ramionczkach typowo wakacyjne, klasyczna sukienka z modalu, dwie propozycje na letnią imprezę oraz lniany garnitur. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Mierzymy. Dziś zapraszam na film z Reserved, natomiast bierzemy pod lupę kolekcję Premium. I już na wstępie muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę poirytowana, bo wisi za mną zamówienie za 2,5 tysiąca prawie, a te ciuchy przyszły tak wymiętolone, że ciuchy w Pepco wyglądają lepiej. No i już na samym początku, no jak dla mnie, to jest wręcz niedopuszczalne, żeby sukienka za 300 zł przyszła po prostu wymiętolona, jak wyjęta po prostu z pralki. No dramat, także to jest pierwsza rzecz. I ostatnio coraz częściej właśnie z Reserved mam po prostu tak, że te ciuchy wyglądają tragicznie. No ale cóż, nie skreślajmy. Zapraszam do oglądania dalej. Na początek zaczniemy sobie od takiej klasycznej lnianej koszuli. Zamówiłam ją ze względu na kolor, także przymierzam. I zobaczymy, jak będzie wyglądać na sylwetce. Koszula jest w rozmiarze XL i jest to koszula lniana. Ona występuje na stronie w 4 kolorach i co fajne, do wszystkich tych koszul są shorty, ale niestety już wszystkie były wyprzedane i niestety nie dało się zamówić zestawu. A to mógłby być fajny zestaw właśnie na lato, bo jest z lnu. A jak wiemy, len super wszystko przepuszcza, w sensie, że się nie pocimy w tym. Także jest to na pewno fajna propozycja na lato. Jeśli chodzi o koszulę, jest naprawdę bardzo fajnie wykonana. Ona jest też taka dość dłuższa. No, wygląda naprawdę bardzo ładnie, ma bardzo fajny taki czekoladowy kolor. Kosztowała 230 zł. Więc trochę sporo, no ale zazwyczaj te koszule lniane trochę kosztują, jednak na przykład w H&M są koszule lniane za 99 zł, a teraz nawet w Pepco są dostępne za 50-100% lnu, więc jeśli szukacie tańszej alternatywy, to też takie można znaleźć. Także tak się prezentuje ta koszula i przechodzimy do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą jest taka beżowa, klasyczna szmizjerka. Co ją wyróżnia, to to, że jest z stencelu, także zaraz ją przymierzam i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Sukienka jest w rozmiarze XL i ma bardzo twarzowy odcień beżu, bo czasami ten beż jest taki albo za żółty, albo za szary, a tutaj bym powiedziała, że on jest taki idealny. Ogólnie jeśli chodzi o wykonanie sukienki, też jest bardzo w porządku, żadne nitki nie wystają. No, materiał jest ogólnie bardzo przyjemny. No, sukienka nie była tania, bo ona nawet na wyprzedaży kosztowała 200 zł, więc jest to wysoka cena, jak za sukienkę z sieciówki. No, ale jest naprawdę bardzo przyjemna. No i widać, że nie jest to taki najtańszy materiał, tylko że jest coś to takiego troszkę droższego, zarówno do codziennej stylizacji, jak i właśnie do wyższych butów na jakieś większe wyjście. Myślę, że jak najbardziej się sprawdzi. I to jest ten typ sukienki, który chyba każdy powinien mieć w szafie, bo jest to bardzo uniwersalna propozycja. Kolejna sukienka, również w wersji midi. I jak ją wypakowałam, to szczerze mówiąc, skojarzyło mi się z sukienkami, jakie nosiła kiedyś moja babcia. Także przymierzam i zobaczymy, jak będzie wyglądać.
Kolejna sukienka jest w rozmiarze XL, jest również w takiej długości za kolano. Ma bardzo ładny kolor, mimo że może tak trochę podkreślać bladość, to ja osobiście lubię siebie w takim kolorze. Jeśli chodzi o wykończenie tej sukienki, to jak jej dotykacie, to ona ma taki, pod skórą wydaje się być taka aksamitna, taka pluszowa, ale ogólnie jest wykonana bardzo ładnie. Tutaj macie z przodu też takie jakby dwa paski, które możecie zawiązać na różny sposób, bo możecie albo to tak po prostu zostawić puszczone, albo sobie zawiązać na przykład na kokardkę, chociaż wygląda to moim zdaniem dość średnio, ale ogólnie sukienka jest bardzo ładna i myślę, że jest to fajna propozycja na chrzciny albo komunię. Kolejna propozycja to już sukienka taka typowo wakacyjna, bardzo przyjemna, także wskakuję w nią i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Sukienka jest w rozmiarze XL i jest niestety na mnie troszkę za mała w biuście. Znaczy się w sumie, czy niestety, to nie wiem, bo szczerze mówiąc, to ta sukienka w ogóle mi się nie podoba, jak na mnie leży. Jeśli chodzi o ten print muszelkowy, no to jest tak naprawdę kwestia gustu. Materiał jest przyjemny, jest to chyba taka wiskoza satynowa. Ogólnie wykonana jest całkiem ok, ale jak za kwotę 240 zł, to szczerze mówiąc jest dużo więcej fajniejszych sukienek, które można po prostu w innych sklepach kupić, nawet o podobnym fasonie, więc ogólnie sukienka jest ok, ale gdyby kosztowała na przykład 100, wydaje mi się, że jest zdecydowanie za droga, i ja na pewno jej sobie nie zostawię. Kolejna sukienka, również z tej serii premium. I szczerze mówiąc, nie wiem, co mnie naszło, że ją zamówiłam, bo totalnie różni się od reszty zamówienia. Ale przymierzmy i zobaczmy. Sukienka jest w rozmiarze XL. To jest taka niby klasyczna, mała, czarna, ale powiem Wam, że dla mnie to jest zdecydowanie za dużo. Albo w przypadku tej sukienki to raczej za mało, bo ona jest dla mnie zdecydowanie za krótka. Przez to, że jest też odkryta tutaj na górze i taka dopasowana, to ja nie czuję się w niej zbyt komfortowo. Jeszcze bym musiała tak do niej z 5-10 kg zrzucić i wtedy może, ale totalnie odzwyczaiłam się od chodzenia w takich sukienkach. Tym bardziej, że dla mnie jest to typowa sukienka na imprezę, a ja niestety nie imprezuję. Na ostatniej imprezie byłam chyba 3 lata temu, także bez sensu, po prostu wisiałaby w szafie, także ja ją odeślę, ale jeśli szukacie czegoś w takim klimacie, to wykonana jest dobrze, nie ma się do czego przyczepić, także śmiało można zamawiać. Tu jest coś zdecydowanie bardziej w moim stylu, czyli taka luźna sukienka. To jest chyba muślin, jak się nie mylę. Także przymierzam ją i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Kolejna sukienka jest w rozmiarze XL i jest w takim śmietankowym kolorze. Jest na mnie troszkę za duża, mimo że ona jest tutaj regulowana, jednak jest za szeroka. Chociaż z drugiej strony przy tego typu sukience też to jakoś bardzo nie przeszkadza, bo jest to taka typowo letnia propozycja plażowa na wakacje, do kapelusza, właśnie do klapek i do jakiejś fajnej, dużej torby. Także myślę, że jeśli szukacie jakiejś wygodnej propozycji typowo wakacyjnej, to jak najbardziej możecie właśnie sobie zamówić tą sukienkę. Jeśli chodzi o wykonanie, jest w porządku. Regulowana na ramionach, więc jeśli jesteście niższe, wyższe, to też spokojnie dopasujecie do siebie. Tak to się prezentuje w całości.
Kolejna sukienka, też taka typowo prosta do latania na co dzień, z fajnego materiału, także wskakuję w nią i zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądać. Sukienka jest w rozmiarze L, jest w 80% z modalu, więc też ten materiał jest naprawdę bardzo przyjemny. Ostatnio gdzieś wyczytałam, że kolor granatowy dodaje stylizacji, wiecie, sprawia, że ona wygląda na dużo droższą niż jest w rzeczywistości. I coś faktycznie w tym jest, że jak założy się kolor granatowy, to wygląda się tak bardziej ekskluzywnie, bym powiedziała. Ale ogólnie, jeśli chodzi o tą sukienkę, to ona mi się trochę kojarzy, nie wiem, z nauczycielką w okresie letnim w szkole. I to jest taka bezpieczna sukienka, bo możecie ją założyć do trampek, możecie ją założyć do jakichś balerin czy do wyższych butów. I w zależności od wystylizowania po prostu można ją założyć na różną okazję. Ten granat też daje nam wiele możliwości. Jest bardzo przyjemna, na lato materiał jest idealny. Wykonanie też jest jak najbardziej ok. Także to jest sukienka, którą naprawdę mogę Wam polecić. I ostatnia już sukienka w dzisiejszym zestawieniu. Jest to taka krótka sukienka w odważnym kolorze, także bierzemy. Sukienka jest w rozmiarze XL. Jej krój jest dość dziwny. Ma bardzo głęboki dekolt. Tutaj na biuście też tego miejsca jest sporo. Na dole tutaj jest dla mnie chyba zbyt dopasowana. Wolę troszkę luźniejsze sukienki. Ma takie duże motyle rękawy. Jeśli chodzi o tył, to tutaj też ma takie spore wycięcie, przez co no, coś tam się dzieje, wygląda to naprawdę fajnie. Bardzo ładny kolor. Ogólnie sukienka jest naprawdę przyjemna. Tutaj też jest to takie aksamitne wykończenie. Myślę, że na jakieś letnie wesele spokojnie można zamawiać. Na koniec już rzecz, której nie może zabraknąć w wiosenno-letnich odcinkach, czyli mamy tutaj lniany garnitur w takim piaskowym kolorze, marynarkę, spodnie, także wskakuje i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Marynarka jest w rozmiarze XL, natomiast spodnie są w rozmiarze 2XL i kupicie oczywiście oddzielnie. Z plusów tego garnituru bardzo podoba mi się kolor i to by było chyba na tyle. Spodnie są sporo za duże. Tutaj naprawdę przestrzeliłam z rozmiarem. Myślę, że XL-ka i tak byłaby luźna, więc tutaj spokojnie mogłam brać XL-kę. Jeśli chodzi o marynarkę, to marynarka jest w rozmiarze XL i ona też jest za duża. Myślę, że L-ka wyglądałaby na pewno lepiej. Ja prasowałam to przed chwilą parownicą, ale szczerze mówiąc i tak nie widać, więc możecie sobie tylko wyobrazić, jak to przyszło wymiętolone i na pewno trzeba by było użyć tutaj takiego klasycznego żelazka, żeby to po prostu mocno rozprasować. Jeśli chodzi o wykonanie, jest naprawdę ok, jest to len, więc też fajne na ten sezon taki właśnie wiosenno-letni. No niestety on idzie do zwrotu, bo z rozmiarem, jak widzicie, w ogóle nie trafiłam. Także może gdybym zamówiła rozmiar mniejszy, byłoby po prostu lepiej. Dobrze, to już by było na tyle w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście, jak zawsze, zapraszam do komentowania i zostawiania łapek w górę. Zapraszam również na kolejny film, który będzie z tego typu i następny mierzymy będzie ze sklepu Esdir. Także wyczekujcie, bo już niebawem pojawi się na kanale. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!